Po wielu dniach suchej i gorącej pogody na mapach synoptycznych widać już pogodowe zmiany. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejszy wieczór jeszcze w całej Polsce będzie bardzo pogodny, ale już w nocy pogoda stopniowo zacznie się zmieniać, bo od zachodu wkroczy deszczowo-burzowy front atmosferyczny. Według prognoz synoptyków najintensywniej popada na wybrzeżu, gdzie przez całą noc spadnie średnio do 11 litrów wody na metr kwadratowy. Pogodnie i sucho będzie już jedynie w regionach centralnych, południowych oraz wschodnich. Jutrzejszy poranek przywita nas dość ciepło, bo do kraju nieustannie napływa śródziemnomorskie powietrze. Na termometrach zobaczymy od 16 do nawet 20 stopni w okolicach Łodzi. Jutro, drodzy Państwo, pogoda będzie dość niestabilna, bo front, który w nocy rozgościł się nad zachodnią Polską, on w ciągu dnia stopniowo zacznie przemieszczać się na wschód. I to właśnie dzięki niemu we wszystkich regionach zachmurzenie będzie dość zmienne, pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami niewykluczone są również burze. Na termometrach ponownie zagoszczą bardzo wysokie wartości, na poziomie od 28 do nawet 32 stopni. Nieco chłodniej w części zachodniej. Tutaj termometry wskażą od 20 do maksymalnie 25 stopni w okolicach Dolnego Śląska. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie bardzo pogodne, w wielu miejscach zupełnie bezchmurne niebo. Na termometrach zobaczymy od 17 do 19 stopni we Włocławku oraz w Inowrocławiu. Jutro po bardzo pogodnym i też słonecznym poranku w ciągu dnia frontowych chmur zacznie przybywać. Pojawią się opady deszczu, no i synoptycy nie wykluczają również lokalnych burz. Na termometrach zobaczymy od 28 do nawet 31 stopni. I to, drodzy Państwo, będzie już ostatni tak upalny dzień, bo tuż za frontem do regionu napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze i od czwartku temperatura maksymalna nie przekroczy już 23-24 stopni. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę przyjemnego wieczoru.